Alerty RCB w całej Polsce. Ostrzeżenia przed zmasowanym atakiem. Beata Szydło ma nietypową propozycję dla Donalda Tuska. Henik Kloska o podwyżkach cen prądu, których przecież no, nie powinno być w Polsce. A na koniec nowy cel Jarosława Kaczyńskiego, bez którego spełnienia nie odejdzie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić nasz film o Beacie Szydło, skoro dzisiaj o niej będziemy mówić. O tym, że PiS najprawdopodobniej to właśnie ją może wystawić na kandydatkę na prezydenta i to właśnie ona ma szansę zostać tą pierwszą prezydentką w Polsce. Jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie kliknijcie, link macie w opisie, udostępnijcie ten film, bardzo nam na tym zależy. Dzięki serdeczne, a teraz lećmy z pierwszym tematem. W związku z tym, co się dzieje na wschodzie. No i myślę, że ludzie generalnie powinni być przygotowani na wszelkie ewentualności. To nie jest na księżycu. Trwa rosyjska i białoruska akcja dezinformacyjna wymierzona w Polskę. To próba kształtowania wizerunku Rzeczypospolitej jako agresywnego i ofensywnie nastawionego państwa. Neostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w serwisie X. Rosyjski i białoruski aparat propagandowy kontynuuje kształtowanie fałszywego wizerunku Polski. On ostrzega w serwisie X Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dezinformacje wymierzone w Polskę to próba kształtowania wizerunku Rzeczypospolitej jako agresywnego i ofensywnie nastawionego państwa, które podgrzewa konflikt i stoi na przeszkodzie do zawarcia pokoju, podkreślono w komunikacie. Jednym z wykorzystywanych przez rosyjskie media tematów są ostatnie strajki rolników, w tym także zorganizowany w Warszawie Marszu Gwiaździstego. Rosyjski aparat dezinformujący, zgodnie z przypuszczeniami, wykorzystuje trwający w Warszawie protest rolników do uwiarygodniania swoich narracji. Pisze w serwisie X Michał Marek, ekspert w dziedzinie dezinformacji. W ramach tworzonych komentarzy łączy się protesty z narracją o trwających w całej Unii protestach, których celem jest uniemożliwienie sprowadzania do Unii z banderowskiej Ukrainy produkcji rolnej, pisze Marek. Z pewnością pomoże nam właśnie w zachowaniu się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na pewno jest przydatne, nie? Ale na razie wydaje mi się, że nie ma sensu. No i jest to rzecz jasna bardzo poważna sprawa. Rosja jest bardzo groźna, a wskazują na to chociażby wpisy bardzo obiektywnych artykułów z Onetu, rzecz jasna. Każdy, kto ogląda amerykańskie kino i wiadomości, wie, że ze stróżami prawa w USA się nie dyskutuje. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w Rosji. Przez ostatnie lata rządów Putina Rosjanie zrozumieli, że z władzą ani się nie dyskutuje, ani się nie podnosi na nią ręki, ba, nie podnosi się nawet na nią głosu. Mogłoby to bowiem zostać opacznie zrozumiałe i w odpowiedni sposób ukarane. No, same konkrety, nie? Nie ma co bagatelizować władzy w Rosji. Być może faktycznie tam wewnątrz jest tak źle, jak mówią. Chociaż trochę brakuje na to dowodów, na to by tak mówić, że jest tam znacznie gorzej niż w USA albo u nas. No ale to nic. To Rosja jest agresywna i na dodatek grozi nam atakiem jądrowym. Trwa prężenie mózgów między Zachodem a Rosją. Prezydent Władimir Putin zagroził, że jeśli któreś z państw zdecyduje się wysłać swoich żołnierzy na front ukraiński, będzie gotowy, by odpowiedzieć. Muszą zdać sobie sprawę, że mamy także broń, która może razić cele na ich terytorium. Wszystko to naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji. Czy oni tego nie rozumieją? Czyli tak w dużym skrócie, Zachód grozi Rosji. Rosja odpowiada dobrym za nadobne, a koniec końców Putin jest złym agresorem, który chce nas wysadzić w powietrze. Jakby u nas nie panowała ta ogromna cenzura i propaganda, co u nich jest tylko w formie odbicia lustrzanego, no to wiecie. Może byśmy dowiedzieli się trochę więcej, ale warto zwrócić uwagę na to, że Putin z jednej strony mówi, że jeśli wyśledzie tam wojska, no to będzie konflikt być może nawet atomowy, a na pewno już zna to. A z drugiej strony kanclerz Olaf Scholz właśnie wywołał ogromne zamieszanie, mówiąc, że no, brytyjscy czy francuscy ludzie, którzy obsługiwali te pociski, które przekazano Ukrainie, już tam są. Czyli tak naprawdę on już ma teoretycznie powód do tego, by taki konflikt wywołać. W sumie można nawet pójść o krok dalej z wnioskami i powiedzieć, że oni przede wszystkim odpowiadają nam na nasze własne działania. Ma się szczęście, że wiecie, przygotowujemy na nich agresję. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe Bravo oraz Bravo CRP. To sygnał dla służb, żeby były gotowe do działania. Bo to przecież oni są agresywni. A nie my. My się tylko bronimy.
Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Donald Tusk zwołał szczyt rolniczy. Głos w sprawie spotkania przedstawicieli rządu z rolnikami zabrała Beata Szydło. Europosłanka ostro skrytykowała działania premiera. Protestujący rolnicy nie dali się nabrać na pustosłowie Tuska. Zagrywki tego polityka są znane od lat i budzą obecnie co najwyżej zażenowanie, mi napisała w serwisie X Beata Szydło. Była premier podkreśliła, że lider jest szefem rządu, więc może natychmiast wprowadzić szereg działań, jeśli faktycznie zgadza się z postulatami rolników. Zamiast tego woli kluczyć. Najlepiej niech jeszcze audyt zaproponuje. Skwitowała. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczął się rolniczy szczyt. Przedstawiciele rządu spotkali się z przedstawicielami rolników. Protestujący mają różne poglądy w różnych sprawach. Nie wszyscy są moimi fanami, ale mają bardzo silne argumenty, powiedział Donald Tusk w czwartek po spotkaniu z rolnikami. Szef rządu zapowiedział, że zostanie przygotowana lista precyzyjnych postulatów polskiej strony do zmian w Zielonym Ładzie. Oświadczył też, że władza i rolnicy będą wspólnie działać na rzecz objęcia embargiem produktów rolnych rosyjskich i białoruskich. Sprawiedliwości o wysunięcie kandydatury pani Beaty Szydło na stanowisko premiera. Taka już chyba charakterystyka Beaty Szydło, że zawsze stanie w obronie takich polskich wartości. Na taką postać została wykreowana i mniej więcej na tym opiera się jej wizerunek. Po tym jak zrezygnowała, czy może została zrezygnowana, co jest zależne od naszej interpretacji tamtych czasów, wybrała się do Europy, gdzie robiła dokładnie to samo. Jeśli chodzi o prawy rolników, cała partia jest dzisiaj bardzo oddana walce o ich prawa. Rolnicy walczą o swoje prawa, ale walczą też o prawa nas wszystkich, o prawo do bezpieczeństwa żywnościowego, bo realia w rolnictwie, jakie pojawiły się w tym roku, stawiają bezpieczeństwo żywnościowe pod poważnym znakiem zapytania, mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, podsumowując działalność Zespołu Pracy dla Polski. Jakby zapomnieli, że to przecież za ich rządów rozpoczęły się strajki rolników, a jak już mieli jednego ministra rolnictwa, który stawał za rolnikami, to go wywalili na zbyt... Czego wywalili? Podobną narrację przybiera dzisiaj cała partia. Nie jest to może dziwne. W końcu jest to wygodne, by się dzisiaj złapać takiego, wiecie, tematu i zyskać co nieco poparcia wśród oburzonego na działanie dzisiejszego rządu społeczeństwa. Jednak zdaje się, że zapomnieli o tym, że zaczęło się od ich własnych działań. Przecież to oni byli przy władzy, kiedy ukraińskie zboże zalało nasz rynek. Szkoda, że tego tematu tak ochoczo już nie podejmują. Oczywiście nie umywa to rąk Tuskowi, ale warto jest mieć na uwadze, kiedy to wszystko się zaczęło i to, że to PiS niewiele z tym zrobił. A jeśli już cokolwiek robił, to tylko na niekorzyść właśnie rolników. W każdym razie raz jeszcze polecam wam nasz film o Beacie Szydło, no bo czego byście o niej nie myśleli, to faktycznie ta kobieta ma szansę zostać pierwszą prezydentką Polski. Sprawdźcie koniecznie, link macie w opisie, a my lećmy dalej. Today, the majority of America's electricity comes from thermal power plants. Fuels like coal, natural gas, biomass and uranium are used... Chciałabym, żeby miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł, powiedziała Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska. Henik-Kloska była pytana na antenie Polsat News o to, czy ceny prądu wystrzelą w górę po 1 lipca, kiedy przestaną obowiązywać przepisy mające na celu m.in. zamrożenie cen prądu. Absolutnie prosiłabym nie straszyć ludzi. Spekulacji medialnych jest bardzo wiele. Dzisiaj mieliśmy bardzo dobre spotkanie międzyresortowe z udziałem Ministerstwa Finansów, Przemysłu, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Byli też przedstawiciele jednostek, od których ceny energii zależą, powiedziała. Ja bym chciała, żeby miesięczny rachunek gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł, podkreśliła. Stwierdziła też, że jest przestrzeń do dalszej obniżki cen, bo mamy bardzo dobre warunki na rynku, który się stabilizuje. Są różne modele działania i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wybrać właściwe, dodała. Minister zwróciła uwagę, że od 1 lipca dla niektórych gospodarstw domowych ceny prądu mogą być częściowo zamrożone, bo rysujemy różne scenariusze. Są gospodarstwa, które muszą być objęte pomocą państwa, bo dla nich już dziś nawet te ceny mrożone są problemem, zauważyła, wymieniając m.in. samotnie żyjących emerytów czy wielodzietne rodziny o niskich dochodach. Będziemy uruchamiać też pomoc w ramach walki z ubóstwem energetycznym dla tej grupy, by nie wzrosły rachunki, powiedziała. Nie? Idziemy w tym kierunku, by z jednej strony objąć dalej pomocą osoby, które mają niższe dochody, z drugiej strony chcemy doprowadzić do tego, by ceny energii były niższe, bo one rzutują na nasze przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, tłumaczyła Henik-Kloska.
wind turbine in West Texas cannot reach an apartment building in New York City. For electricity to move through one of the four grids. W krótkim okresie dzięki mrożeniu cen gospodarstwa domowe mogą odczuć stabilizację wydatków na energię, co jest szczególnie istotne w czasach rosnącej inflacji i napięć gospodarczych. Dla przedsiębiorstw, szczególnie tych zużywających dużo energii, mrożenie cen może oznaczać niższe koszty operacyjne, co pozwala na utrzymanie cen produktów i usług na stabilnym poziomie, a tym samym wspiera konkurencyjność na rynku. Jednak jak wiecie, nic w przyrodzie nie ginie, a mrożenie cen ma również długoterminowe konsekwencje. Tym bardziej, że tutaj dochodziło do takich cen, w których konsumenci mieli zamrożone ceny, a przedsiębiorcy podniesione, więc to od razu sprawia, że produkty na przykład w restauracji są droższe niż jak robimy sobie sami w domu i to tak znacznie droższe. Co też nie sprzyja tym przedsiębiorcom. Jeśli zrobią tańsze, to wyjdą na minus. A to zachęca szczególnie mniejszych przedsiębiorców do tego, żeby jednak przypisywali liczniki na siebie prywatnie i tak dalej. No wiecie, to nie jest coś dobrego, jeśli traktujemy w dwa różne sposoby osoby, które zwyczajnie jedna ma działalność gospodarczą, a druga nie. Może prowadzić to do zaburzeń na rynku energii, ponieważ sztuczne utrzymywanie cen na niskim poziomie zmniejsza zachęty dla inwestycji w nowe moce produkcyjne i technologie energetyczne. Długoterminowo może to skutkować niedoborami energii i zwiększoną niestabilnością dostaw. Ponadto mrożenie cen często wymaga wsparcia finansowego ze strony rządu, co też już może prowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego i długu publicznego. Teraz fajnie, możemy się cieszyć, jeżeli będziemy musieli płacić niewiele więcej niż płaciliśmy. Ważne jest jednak, aby rząd równocześnie rozwijał długoterminowe strategie, które będą wspierać stabilność cen energii, a nie stawiał tu, wiecie, na tu i teraz i koniec. Wcześniej z paliwem jakoś nam się poszczęściło, że ceny nie uderzyły aż tak mocno, jak przewidywali eksperci. Jednak czy władza nie robi właśnie tego samego, tylko na innym polu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość? Przecież zaraz kolejne wybory, nie? Lećmy dalej. Panie pośle. Wysoka Izbo, po tych... Jarosław Kaczyński nie zamierza przechodzić na polityczną emeryturę i rozstawać się ze stanowiska prezesa PiS. Były premier będzie szefem partii, dopóki nie odsunie Donalda Tuska od władzy. Miał zapowiedzieć politykom PiS. Super Express, powołując się na członków PiS, podaje, że Jarosław Kaczyński na spotkaniu w partyjnym gronie przekonywał, że nie planuje wybierać się na razie na polityczną emeryturę. Jednakże były premier miał postawić sobie cel, po zrealizowaniu którego odejdzie ze stanowiska. Kaczyński zdradził, że celem tym jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy, podaje gazeta, powołując się na swoich rozmówców z PiS. Tym samym były wicepremier do spraw bezpieczeństwa miał uciąć pojawiające się plotki o niestartowaniu w przyszłorocznych wyborach na prezesa partii. Kaczyński miał komunikować na zamkniętym spotkaniu z działaczami PiS, że nie zamierza odchodzić jako przegrany i będzie prezesem PiS, póki nie pokona Tusk, twierdzi Super Express. I pan młody człowieku powinien o tym pamiętać. Dziękuję. Panie pośle. Wysoka Izbo. W sumie to nawet dobrze, jeżeli Kaczyński dotrzyma danego słowa, to przynajmniej będziemy mieli pewność, że Donald Tusk dalej ma w kraju jakąś opozycję i może dalej jedna władza będzie drugą ciągnęła za język. Nie ma żadnej pewności oczywiście co do tego, że PiS miałby się kompletnie rozsypać po zniknięciu Kaczyńskiego, ale podobny scenariusz miała za sobą już Koalicja Obywatelska, czy może wtedy jeszcze Platforma Obywatelska, kiedy to premier wybył na emigrację. Pamiętacie? Nie była to najowocniejsza decyzja dla samej partii, ale dzisiaj sobie radzi całkiem nieźle po jego powrocie, przynajmniej w statystykach poparcia. Szkoda byłoby również nie zobaczyć na własne oczy jakiegoś mocnego zakończenia tego politycznego sporu. No cóż, raz jeszcze przypominam, że film o Beacie Szydło jest już dostępny, link macie w opisie. No i heja.